do glifosatu w skali, świata. Oczywiście była w tym, nie, to w grudniu, była podejmowana decyzja na przedłużenie licencji na stosowanie glifosatu na terenie Unii Europejskiej i tutaj akurat przeważył głos niemiecki. No w tej chwili kajają się i nowy rząd niemiecki deklaruje, że będzie się starał położyć kres stosowania tych herbicydów glifosatowych tak szybko, jak to jest możliwe. Ale tak naprawdę to ich głos zadecydował o tym, że uzyskano tą większość stanowiącą przy przedłużeniu tej licencji. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, no, czy Niemcy tutaj są odpowiedzialne? Nasz przedstawiciel naszego ministerstwa też zagłosował za przedłużeniem licencji na glifosat na stosowanie w Unii Europejskiej, więc jeszcze kolejne lata ten preparat będzie na terenie Unii stosowany. Cóż, no jeżeli chodzi o to, co na półkach i co jest szkodliwe mniej lub bardziej, no rzeczywiście w tej chwili rolnictwo w dużym stopniu bazuje na różnych dodatkach chemicznych. Jeżeli chodzi o pozostałości czy obecność produktów genetycznie modyfikowanych, to według przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej powinny one być oznaczane, jeżeli zawartość tych produktów jest większa niż 0,9%. Raport Inspekcji Sanitarnej z poprzedniego roku informował o tym, że wśród tam kilkuset próbek, które przeprowadzono, jeżeli chodzi o to, co na półkach się znajduje, w dziewięciu znaleziono nieoznakowane większe od 0,9% pozostałości genetycznie modyfikowanego surowca. No ale jeżeli chodzi o pozostałości glifosatu, tak jak już tu mówiłem, kiedy on jest stosowany nie tylko, gdyby był tylko stosowany w uprawach genetycznie modyfikowanych, to można by było łatwo to skorygować, badając te produkty, no ale jak on jest poza tym stosowany normalnie w gospodarstwach do niszczenia chwastów, jeżeli jest jeszcze dodatkowo stosowany jako desikant, to tutaj akurat żadnej nadziei na to, że ktoś skoryguje, sprawdzi, jakie są tam pozostałości tego preparatu, jest praktycznie niemożliwe. Kolejny telefon, prosimy. Witam. Ja mam taką uwagę do pani przedmówczyni odnośnie tych zakupów w tym sklepie. Ja powiem tylko tyle, że dostawcą mleka jestem tutaj z centralnej Polski i niedawno podpisywałem takie zobowiązanie, że nie będę stosował dodatku żadnych GMO w paszach i nie stosuję. Zresztą, bo to się nie stosuje, daje się krótką paszę, tylko swoją naturalną. No i w nagrodę od mleczarni dostałem obniżkę ceny mleka o 12 groszy za każdy litr. To taka nagroda, a pani mówiła, żeby to promować, tą zdrową żywność, żeby ludzie wiedzieli, co jedzą. No a my tutaj w nagrodę za to, że nie wymuszamy na krowach jakiejś tam większej wydajności przez stosowanie modyfikowanych pasz, dostajemy obniżkę ceny mleka na początku roku. To tak. No jeżeli chodzi o hodowlę bydła mlecznego i skup mleka, to rzeczywiście w tej chwili się szacuje, że 70% naszego mleka pochodzi z gospodarstw, które mają właśnie tak jak pan podpisały to zobowiązanie, że nie będą stosowane w żywieniu pasze genetycznie modyfikowane. No taką mleczarnią, która w ogóle zaczęła to jest Pomlek, no a za nią poszli inni. No więc tutaj akurat w przypadku tej pani, no produkty mleczarskie
Ja bym jednak kupował. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie w poradach ekologa, panie profesorze. No i do kolejnego spotkania w tych tematach. No to z Bogiem. Z Bogiem, z Panem Bogiem. Profesor doktor habilitowany Tadeusz Żarski, przewodniczący Komisji do Spraw GMO przy Ministerstwie Środowiska i też członek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Słuchają Państwo Radia Maryja. Przed nami powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Obudź się, Polska, niech opadnie chwasta tła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, chwała wiara, w sercach naszych nasz sztandar. Powstańcie z pozych, Boga syna. Dzień miesiąca lutego, piątek. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Zapraszam na audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Dominika Tarczyńskiego, wśród wielu funkcji także członka Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych. Witam serdecznie, panie pośle, i pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, panie pośle, wizyta premiera Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech. Spotkanie na szczycie, ważne sprawy, które będą podejmowane. Największa gospodarka w Unii Europejskiej to oczywiście gospodarka Niemiec, ale także Niemcy, które trudzą się ze swoimi wewnętrznymi sprawami politycznymi. Nie możemy doczekać się powstania koalicji i rządu po 5 miesiącach od wygranych wyborów parlamentarnych. To prawda. Ja uważam, że jest to wizyta przełomowa. Tego słowa wiele osób unika, ale według mojej oceny jest to wizyta poważna. Po pierwsze ten wątek ekonomiczny, o którym ojciec wspomniał, największa gospodarka Unii Europejskiej i Polska jako pierwszy główny partner dla Niemiec, a właściwie my dla Niemców. My jesteśmy na 8 pozycji, ale to Polacy są tym rynkiem, na którym Niemcy najwięcej sprzedają, eksportują, ale także usługi. Co ważne, my jesteśmy teraz pierwszy raz w historii na dodatnim wyniku, jeżeli chodzi o wymianę handlową w ogóle międzynarodową. 346 milionów euro Polska jest na plusie wymiany, czyli my więcej sprzedajemy niż kupujemy. To jest zauważane w Europie, to jest na pewno też zauważane w Niemczech i uważam, że to jest bardzo ważny argument w tych dyskusjach, jeżeli chodzi o wymianę handlową. Niemcy nie mogą pozwolić sobie na jakiekolwiek trudności, jeżeli chodzi o finansowanie z budżetu Unii Europejskiej w Polsce, bo wszyscy o tym mówią i to od dawna, że średnio 80 eurocentów z każdego euro, które trafia do Polski, wraca do Niemiec.
ale trzeba zauważyć, że my podkreślaliśmy, że jeżeli Niemcy chcą inwestować, jeżeli chcą tej wymiany handlowej, to proszę bardzo, jesteśmy gotowi, ale muszą płacić podatki w Polsce. A więc chcecie zarobić, zaróbcie, zostawcie podatki w Polsce, z tych podatków będziemy budować szkoły, z tych podatków będziemy wspierać służbę zdrowia, dzięki tym podatkom będziemy obniżać nasze podatki krajowe, a więc tutaj każdemu zależy na tym, aby ta wymiana handlowa i współpraca handlowa rozwijała się dobrze i Niemcom, i Polsce. Dlatego uważam, że ta zmiana postawy Niemiec, która zauważyła, że Polska rozwija się no, jako numer jeden w Unii Europejskiej, tak jeżeli chodzi o gospodarkę, jak i wyniki świetne, jeżeli chodzi o spadające bezrobocie, pokazuje, że Polska rośnie w siłę i z Polską trzeba się liczyć. Panie pośle, są punkty newralgiczne, są ważne sprawy do wyjaśnienia, chociażby sprawy dotyczące bezpieczeństwa i tego zewnętrznego i wewnętrznego. To oczywiście temat pomocy dla uchodźców, całkowicie diametralnie inne zdanie polskiego rządu, jeżeli chodzi o kwestie obowiązkowych kwot uchodźców, ale także sprawa bezpieczeństwa energetycznego i sprawa Nord Stream 2. Tak, to prawda. Jest dużo trudnych tematów, w których się różnimy radykalnie, dlatego cieszę się, że wizyta pana premiera Morawieckiego właściwie jest, zbiega się z tą wizytą premiera w Libanie, który pokazał, że my pomagamy. Co więcej, przekazujemy dziesiątki milionów dolarów, które pan premier zapowiedział w Libanie. Ja osobiście byłem w Libanie 4-krotnie. Ja także rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam są i oni podkreślali, my nie chcemy wyjeżdżać, my chcemy wrócić do naszej ziemi, do naszych rodzinnych domów i odbudowywać kraj. Wszyscy mówimy i powtarzamy, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Każdy pieniądz przekazany tam na miejscu równa się 8 osób, które mogą otrzymać pomoc w porównaniu z tymi, którzy za te same pieniądze otrzymują pomoc w Europie. A więc jest to logiczne, humanitarne, zgodnie z życzeniem większości osób, bo przecież tylko część do Europy trafiła, która tam została i chce powrócić do domów. I taki logiczny sposób myślenia pomocy, realnej pomocy na miejscu, pomocy humanitarnej ma sens. Kościół w potrzebie, inne organizacje faktycznie pomagają. To nie jest tylko polityka, bo oczywiście ten system kwotowy już upadł. On nie funkcjonuje i no, władze Unii Europejskiej, Komisja podkreśliły, że no, faktycznie to nie zadziałało. No, oczywiście, że nie zadziałało, bo te osoby, które tutaj trafiały, w żaden sposób nie wpływały na zmianę sytuacji w obszarze wojennym. To jest jeden element. Jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa energetycznego, no oczywiście, że Nord Stream 2 jest elementem, który jest zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. To będzie na pewno bolesna rozmowa. Ale naprawdę, proszę mi uwierzyć, ja tutaj świadomie chcę ukryć pewnego określenia. Pan premier Morawiecki jest tygrysem negocjacji. Ukrytym tygrysem, o którym mówicie, że no, jest taki spokojny, jego osobowość jest taka spokojna, jest człowiekiem, który wie jak negocjować, jest przyczajony i wie, kiedy użyć argumentu, który dla Polski będzie dobry. Jest człowiekiem doświadczonym w negocjacjach i to jego doświadczenie i talent przyniesie efekt. Ja wierzę w to, że Niemcy będą musiały się liczyć z Polską, już się liczą. Proszę zauważyć, w jaki sposób premier Morawiecki został przyjęty. Proszę zauważyć, jaka była mowa ciała. No już nie mamy tego prowadzenia polskiej premier Kopacz po czerwonym dywanie za rękę, ale mamy swobodę, mamy to spojrzenie, uśmiech pewność siebie premiera, ale też szacunek, który dzieliśmy od kanclerz Merkel. To wszystko jest bardzo ważne w dyplomacji, to wszystko pokazuje, jaką pozycję mamy. Nie można tego lekceważyć. Panie pośle, bardzo ważne zagadnienie to obrona dobrego imienia Polski i to oczywiście na kanwie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i różnego rodzaju reperkusje w innych krajach, chociażby w Izraelu czy też na Ukrainie, to sprawa banderyzmu. No i na tej kanwie nie sposób odejść obojętnie obok tematów dotyczących wymiarze historycznym relacji polsko-niemieckich. Dlatego także symbolicznym jest to, że to kanclerz Merkel zabrała głos, używając bardzo ważnych słów, mówiła o tym, że to Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Holokaust, za II wojnę światową. Nie powiedziała tego, że są winni, że tego dopadali, ale użyła słowo ponoszą odpowiedzialność. A elementem odpowiedzialności za czyny, które się dokonało, jest zadośćuczynienie. Uważam, że to było świadome użycie tego słowa, ponieważ to się wiąże właśnie z reparacjami. To jest element, o którym my mówimy od lat. Mówił o tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i teraz mówi o tym prezydent Jarosław Kaczyński. My o tym mówimy od lat, dlatego że ta sprawa nie została załatwiona. I kanclerz Merkel ma świadomość tego,
że zgodnie z prawem międzynarodowym ta sytuacja będzie musiała być rozwiązana. Dlatego uważam, że taki jest został przyjęty, że jest absolutne zmiękczenie postawy wobec Polski. Dlatego też cieszę się, że taśmica ma miejsce, że Niemcy traktują nas, zaczynają nas traktować jak partnera. Skorzy, po 8 latach poprzedniego rządu, teraz po 2 latach naszych starań, to proszę bardzo, chcemy dialogu, tak samo jak chcemy dialogu ze stroną izraelską. Ja miałem okazję dyskutować kilka dni temu z byłym światowego kongresu Żydów w jednej z angielskojęzycznych stacji. I on też po 10 minutach debaty musiał przyznać. Powiedział tak, Polska nie brała udziału w Holokauście. Systemowo, państwowo nie brała. To jest właśnie bardzo ważne. Dialog, używanie argumentów. Nawet ja ją pamiętam jeszcze, ja już swoją poznałam jako przyjaciółkę, tam którzy słuchają argumentów, to niestety nie mogą, a niestety nie mogą zaprzeczyć prawdy historycznej. Dlatego cieszę się, to jest bardzo ważne i ta wizyta będzie wizytą przełomową. Ja to mówię od dawna, dlatego że jest wizytą, która pokaże, jakie mamy cele w Unii Europejskiej, ale też w relacjach dwustronnych. Na tej płaszczyźnie polityki historycznej, panie pośle, ze strony polskiej ogromne lata. Niestety tak, to jest problem, który był problemem, o którym ja niedawno mówiłem w telewizji publicznej, ja to nazwałem rządami tchórzostwa. Przepraszam za takie słowo, ale to były rządy tchórzostwa, które były rządami niedotykania tematów trudnych, ale dla nas fundamentalnych, ze względu na historię, godność, prawdę, ale też przyszłe pokolenia. Jeżeli mieliśmy rządy, które dbały się naruszania pewnego rodzaju interesów, jeżeli bały się naruszania tego, abyśmy pokazali swoją siłę, ale powtarzam, po pierwsze prawdę, no to niestety były tego skutki tej reakcji, którą mamy teraz, właśnie ta reakcja jest skutkami tego, że przez no ponad 20 lat nikt nie chciał dyskutować poprawy historycznej, dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości ma odwagę, ze względu na to, jakie są ataki, nie będzie ani jednego kroku wstecz, oczywiście. Możemy dyskutować o tym, jak ma wyglądać poprawę. Historii, temat odszkodowań za II wojnę światową i zniszczeń, jakie poniosła Polska w czasach II wojny światowej. Pan premier niejednokrotnie w udzielanych wywiadach radiowo-telewizyjnych mówił, że dla niego jest to bardzo ważna, istotna sprawa, że to jest ważna sprawa dla Polski. Tak, to jest bardzo ważna sprawa dla Polski, po pierwsze dlatego, że jeszcze wiele osób, które ucierpiały ze względu na II wojnę światową, które cierpiały przez całe życie, nadal żyje. Wielokrotnie jest tak, że są to osoby, które żyją w strasznych warunkach. Ja ostatnio miałem okazję rozmawiać z Stanami Zjednoczonymi, przypadkowo z poznanymi ludźmi, którzy okazali się być potomkami Żydów, którzy także ucierpieli. Powiedzieli, dobrze rozumiem, walczcie o swoje. Powiedziałem, że wiesz o tym, że moja partia otrzymuje nie tylko co miesięczną rentę, ale też ma opłacaną opiekę, a opiekunkę oraz tą rentę, która jest dodawana na rentę. To są elementy godności, które w Polsce także powinny być. Proszę zauważyć, że te zadośćuczynienia były wypłacane jeszcze w 2004-2005 roku dla wielu państw. A oprócz tego, że Polsce należą się reparacje ze względu na infrastrukturę, inne zniszczenia, to ja bym chciał, będę się domagał tego, aby taka forma opieki dla tych, którzy żyją nad przychodzinami, była opiekunka, wszystko to pozostają inne narody. Nie chcemy zginieć, nie chcemy zginieć, chcemy być traktowani tak jak inne narody poszkodowane, a przypomnę, to Polska jest największą ofiarą Niemiec. To Polska jest największą ofiarą II wojny światowej i o to będę zabiegał. Ja jestem posłem z województwa świętokrzyskiego. Ja widzę, ile tutaj starszych osób wspomina te czasy brygady świętokrzyskiej, nękania przez Niemców i ich rodziny, które to bardzo przeżywają. Naprawdę potrzebne.
potrzeba realnego wsparcia, a nie tylko polityki. Bardzo dziękuję, panie pośle. Na pewno będzie nam jeszcze dane powrócić do tej, jak pan to nazwał, przełomowej wizyty premiera Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Będziemy oczekiwali także na oficjalne wystąpienia i komunikaty. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Panem Bogiem. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Dominikiem Tarczyńskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, między innymi członkiem sejmowej komisji do spraw zagranicznych. Także znajomi rzekomo pobitego mężczyzny też mają świadków. Wciąż poszukują kolejnych, którzy potwierdzą inwersję wydarzeń. Pani była cały czas przy Arturze, obok tego wszystkiego. Tak, byłam na wprost, bo myśmy wyszli do wyjścia, byłam na wprost od nich, myślę, że jakieś 4-5 metrów na pewno to nie było. Myślę, że jakieś 3-4 metry. Byłam tutaj na parkiecie. Jeżeli doskonale widzicie, a przepraszam, nie ma w swoim posłuchu, to jest drugi stop. Tam stały osoby, które się też podzielały. Nie była okrytana, to była, to może była okrytana, ale proszę zobaczyć, jeżeli w tym miejscu uderzy. Jeżeli tu jest stolik, który zasłania całą sytuację z tego parkietu, no to raczej to jest nad jej, nie wiem, wyobraźnia działa na przykład. Słowa te zaprzeczają jednak tego, co można zobaczyć na zapisie z monitoringu. Na nagraniu, które pokazywaliśmy, widać dokładnie, że ochroniarze wynoszą mężczyznę o godzinie 12.10. Niemal w tym samym momencie Sandra zaczepia kolegę, zabiera swojego męża i idzie z przeciwnej strony w kierunku ochroniarzy. Jeden z nich, czego już nie widzimy na nagraniu, miał się zatrzymać przy słupku, a następnie uderzyć Artura. Monitoring nic tutaj nie da, bo najlepszy monitoring był non-stop, także... Właściciel lokalu zapowiada złożenie pozwu do sądu. Twierdzi, że koleżanka pobitego mężczyzny, opisując sprawę w internecie, naruszyła dobre imię lokalu. Na pewno niecelowe pobicie, uderzenie, że tak powiem, przez naszego pracownika. Ależ nie pobił tego. Nie pobił, ani razu nie uderzył, ani tej Boże nie skopał. Tak jak twierdzi koleżanka pokrzywdzonego, do takich zdarzeń w tym lokalu dochodziło już wcześniej. Mamy zeznania świadków, którzy byli Radia Maria, pana doktora Bogusława Rogalskiego, doradcę do spraw międzynarodowych w Parlamencie Europejskim, eksperta do spraw Litwy. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojca, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Panie doktorze, prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką przebywają na Litwie. W drugim dniu pobytu para prezydencka brała udział w obchodach i bierze udział w obchodach setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego. Wczorajsza wizyta, trzydniowa wizyta na Litwie rozpoczęła się wczoraj od spotkania w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z Polakami mieszkającymi w tym kraju. W swoim wystąpieniu prezydent wskazywał, że relacje polsko-litewskie na poziomie politycznym kształtują się w tej chwili w dobrym kierunku. Zaznaczył, że liczy na to, że przełożą się one również na poprawę sytuacji Polaków żyjących na Litwie. O tych różnego rodzaju bardzo niepokojących sygnałach informowaliśmy słuchaczy Radia Maryja niejednokrotnie. Może warto na początku naszej rozmowy przypomnieć, jakimi zasadniczymi bolączkami ścierają się Polacy mieszkający na Litwie, na Wileńszczyźnie. Rzeczywiście warto przypomnieć na początku nam, Polakom tutaj od macierzy, jak mówią to Wilniusy, jaka jest sytuacja Polaków tam, nad Wilnią. Otóż Polacy stanowią ciągle na Wileńszczyźnie większość mieszkańców. W dwóch rejonach, w Solecznickim to jest 80% do ogólnej liczby mieszkańców, w rejonie Wileńskim 60%, a w mieście stołecznym Wilnie Polacy stanowią 20% mieszkańców. A zatem pomimo komunizmu, lat lituanizacji, Polacy wytrwali. Polacy ciągle stanowią zwartą grupę zamieszkującą Wileńszczyznę i my często w Polsce o tym zapominamy, uważając, że pewne prawa czy żądania Polaków tam zamieszkujących są być może na wyrost. Tak nie jest. Niestety Polacy, pomimo tego, że stanowią na Wileńszczyźnie większość od zakończenia II wojny światowej, ale tak naprawdę od odzyskania przez Litwę suwerenności na początku lat 90., borykają się z dyskryminacją. I to z dyskryminacją na tle językowym i narodowościowym. Otóż największy problem dotyczył i dotyczy szkolnictwa w języku polskim. Otóż na Litwie takie szkolnictwo i nauczanie jest możliwe, natomiast ono za poprzednich rządów było bardzo drastycznie, zwłaszcza za rządów konserwatystów litewskich, tych wywodzących się ze środowiska Sajudisu i ze środowiska
zdawać matury w języku polskim. I to jest jedną z rzeczy bardzo skandalicznych. Wiemy doskonale, że szkolnictwo jest rzeczą najważniejszą, jeśli chce się zachować kulturę, tradycję i tożsamość narodową. Dlatego to jest tak ważne dla Polaków. No kolejna rzecz, która była bardzo nieprzychylna dla polskiej społeczności na Litwie, to rok 2010 i nieprzedłużenie ustawy o ochronie mniejszości narodowych na Litwie. No Litwa jest jedynym obecnie krajem w Unii Europejskiej, gdzie mieszkańcy należący do mniejszości narodowych stanowią dużą liczbę i odsetek obywateli, gdzie nie ma ustawy o mniejszościach narodowych. No właśnie, panie doktorze, ona obowiązywała od 91 roku, wygasła w 2010 roku, nic w tym temacie nie zrobiono. Mamy rok 2018, no i widać, że te zabiegi podejmowane na tej płaszczyźnie ze strony chociażby państwa polskiego były niewystarczające. Były do tej pory niewystarczające. Ja mam nadzieję, że to się zmieni, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, oprócz szkolnictwa, które jest najważniejsze. Ziemia. Na Litwie zakończono proces reprywatyzacji, zwracania ziemi tej zagarniętej w czasach sowieckich, w czasach komunizmu. Natomiast nie dotyczy to tak naprawdę Wilna i okolic Wilna, Wileńszczyzny. Polacy są tutaj bardzo pokrzywdzeni. Nie zwraca się Polakom ziemi i robi się wszystko, aby ten proceder utrudnić. Jest kolejna rzecz związana z nazewnictwem, z nazwiskami, tak? Na Litwie nie można zapisywać w pełni jeszcze nazwisk w języku oryginalnym, ale też nie można, co łamie tak naprawdę traktat polsko-litewski i ramową konwencję o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych wydanych przez Radę Europy, nie można używać dwujęzycznych nazw informacyjnych, na przykład na autobusach, czy dwujęzycznych nazw ulic. Trzeba, żeby to zrobić, trzeba dokonywać karkołomnych tak naprawdę figur prawnych. Tak się czasem dzieje, Polacy to czynią. Natomiast to powinno być uregulowane dawno temu przez państwo litewskie. Tak się nie działo, dlatego mamy nadzieję, że ta wizyta obecnie pana prezydenta wiele w tym względzie zmieni. Panie doktorze, gdzie należy szukać tej ości niezgody pomiędzy Litwińcami i Polakami dotyczącymi tej sytuacji, która jest, bo ta sprawa no ciągnie się latami. To jest problem podejścia państwa litewskiego do swojej niepodległości, do swojej suwerenności. Otóż młode państwo litewskie, i to jest niestety syndromem wielu państw tak zwanych młodych, tworzących się na nowo. Ich syndromem jest budowanie państwowości na antypolskości. I to niestety na początku lat 90. stało się główną kością niezgody. Zwłaszcza te akty nieprzyjazne ze strony wówczas państwa litewskiego. Ja przypomnę, że rozpoczęło się tworzenie nowego państwa litewskiego po upadku Związku Radzieckiego od rozwiązania wszystkich polskich samorządów na Wileńszczyźnie. Do tego stopnia te akty były nieprzyjazne, nieprzychylne wobec Polaków tam zamieszkujących, że utworzono na Litwie, i tak jest do dzisiaj, tylko jeden z stopień samorządności. Tam są tylko i wyłącznie rejony czy odpowiedniki naszych powiatów, nie ma odpowiednika gmin i województw. To też było wymierzone właśnie przeciwko Polakom. No i krok taki pieczętujący te poczynania wówczas, to był rok 96, gdzie wprowadzono celowo przeciwko polskim organizacjom próg wyborczy do parlamentu i do samorządów. Natomiast pomimo tego wszystkiego, bo to trzeba podkreślić, proszę ojca, pomimo tego tych działań państwa litewskiego, Polacy są świetnie zorganizowani, bo tak jak mówi powiedzenie, stal hartuje się w ogniu. Są świetnie zorganizowani, skupieni wokół Związku Polaków na Litwie i Polacy na Litwie zorganizowali, powołali do życia akcję wyborczą Polaków, a od niedawna poszerzono nazwę o Związek Chrześcijańskich Rodzin. I ta nasza polska partia na Litwie ma klub w Sejmasie litewskim, 8-osobowy, ma swojego posła Waldemara Tomaszewskiego w Parlamencie Europejskim, ma przedstawiciela w Komitecie Regionów i jednego przedstawiciela w Radzie Europy. To pozwala nagłaśniać sprawy i problemy i pozwala przede wszystkim na bardziej realne wpływanie na litewską scenę polityczną. Ale to jest właśnie dzięki dobremu zorganizowaniu i determinacji polskiej wspólnoty mieszkającej na Litwie. A z drugiej strony, panie doktorze, cierpliwość Polaków mieszkających na Litwie no, wystawiona już jest na ogromną próbę. Tak jak mówiłem, przez 8 lat brakuje bardzo konkretnych regulacji, które pomogłyby im normalnie funkcjonować. Tak, to prawda. I dlatego tak wielkie nadzieje związane są z tą wizytą
ładnie sformułowane w pewnych znaczeniowych wyrazach, ale nie mających no, nic wspólnego z realnym wpływem na polepszenie sytuacji Polaków na Litwie. Tak, i my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że władze państwa litewskiego, litewscy politycy bardzo często składają deklaracje bez pokrycia, albo inaczej, często składają deklaracje podczas oficjalnych wizyt polskich przedstawicieli. Dlatego też prezydent Duda od objęcia swojego urzędu w 2015 roku nigdy nie wyjechał na Litwę. To był też sygnał wysłany w stronę państwa litewskiego. A mówiąc no, językiem dyplomatycznym można powiedzieć to tak. Nic o nich bez nich, to znaczy nic o Polakach na Litwie bez ich udziału. Bo państwo litewskie przez dziesięciolecia próbowało rozmawiać i rozwiązywać problemy, w cudzysłowie, Polaków na Litwie, rozwiązywać oczywiście w cudzysłowie, ale z pominięciem Polaków, ponad ich głowami. Tutaj prezydent przez kilka lat dawał jasny dyplomatyczny sygnał, że do spotkania może dojść pod warunkiem, że Litwa zacznie wywiązywać się z traktatu polsko-litewskiego i zobowiązań międzynarodowych. I to prezydent podkreślił na spotkaniu w Nowym Jorku w 2017 roku, gdy podczas posiedzenia ogólnego ONZ krótko spotkał się z Dalią Grybauskaitę i wówczas powiedział wprost, że sprawy Polaków na Litwie powinny być w sposób pozytywny rozwiązane. Teraz, jutro, gdy będzie to spotkanie z prezydent Dalią Grybauskaitą, jestem przekonany, że te sprawy zostaną poruszone. Dlaczego jestem przekonany? Ponieważ pan prezydent, zanim wygrał wybory w Polsce, był posłem do Parlamentu Europejskiego i zasiadał w jednej frakcji z przewodniczącym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin z panem europosłem Waldemarem Tomaszewskim. Dobrze się znają, więc prezydent poznał z pierwszej ręki wszystkie najważniejsze problemy, jakie borykają, czy jakie dotykają Polaków na Litwie, bo do tej pory też bywało tak, że politycy z Polski znali tylko i wyłącznie ogólnikowo temat czy problemy Wileńszczyzny. Tutaj, mając nadzieję, że prezydent, znając je dogłębnie, również dogłębnie będzie starał się te problemy rozwiązać. No właśnie, setna rocznica, panie doktorze, odbudowy państwa litewskiego. Przecież mamy bardzo wiele wspólnych elementów dotyczących zarówno kart historii naszych narodów, ale także te współczesne wektory, chociażby bezpieczeństwo w tym niespokojnym regionie geopolitycznym. Tak, tym bardziej państwo litewskie powinno zdawać sobie sprawę, że jedyną drogą do zapewnienia bezpieczeństwa państwu litewskiemu jest dobra i przyjazna współpraca z Polską. Ale ona będzie możliwa tylko wtedy, gdy największa mniejszość narodowa w tym kraju, czyli Polacy, będą czuli się bezpiecznie i będą traktowani jak normalni obywatele, a nie jak obywatele drugiej kategorii. Bo z tym Polacy, no niestety tak w taki sposób są bardzo często jeszcze traktowani. I rzecz bardzo istotna, bo ja bardzo dobrze znam jakby relacje z Polakami na Litwie. Z punktu widzenia tej naszej mniejszości bardzo ważne jest, aby Polska, polski rząd, polskie społeczeństwo, ba, my wszyscy, abyśmy okazywali im wsparcie w różnoraki sposób. Bo wówczas państwo litewskie, politycy litewscy, widząc tego typu naciski, widząc tego typu wsparcie i oparcie naszych rodaków, będzie inaczej podchodzić do tych kwestii. I jeśli rzeczywiście ta sytuacja ma się naprawić, jeśli mają się nasze stosunki ocieplić, to państwo litewskie musi wrócić do metod cywilizowanych, to znaczy do rodziny krajów europejskich, jeśli chodzi o traktowanie mniejszości narodowych. Bo dzisiaj, no trzeba przyznać, że jeszcze Litwa odstaje bardzo daleko od tych standardów. Ja tylko dla porównania powiem, że Litwini w Polsce, zwłaszcza tu w powiecie senieńskim, nie mają żadnych problemów, jeśli chodzi o naukę języka litewskiego, nie mają żadnych problemów, jeśli chodzi o traktowanie ich w naszym kraju. Ba, powiem więcej, mogą nawet zgodnie z konwencją ramową Rady Europy i traktatem polsko-litewskim używać dwujęzycznych nazw informacyjnych miejscowości. A zatem w Polsce można. Natomiast na Litwie jeszcze z tym są problemy. Panie doktorze, a zatem z niecierpliwością czekamy na te dobre informacje dla Polaków mieszkających na Litwie po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką, który uczestniczy w setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego. Będzie nam na pewno jeszcze dane powracać do komentarzy. Bardzo gorąco pozdrawiam.
Pozdrawiam, szczęść Boże. Bóg zapłać. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, doradcą do spraw międzynarodowych w Parlamencie Europejskim, ekspertem do spraw